Tak, tak. Druk numer 487, projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 265 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz wyboru zadań i celów priorytetowych na realizację w roku 2013 zadań publicznych oraz organizacji pożytecznych inne przed podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Paragraf pierwszy. Anuluje się zadanie pod nazwą przeciwdziałanie uzależnieniom patologiom społecznym 1000 złotych. Paragraf drugi. Tworzy się zadanie pod nazwą Szkoła Podstawowa 64 ulica Sadawki 1 Mikołajki dla każdego. Uzasadnienie, paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Mikołajki dla każdego to cykli gry sportowych organizowanych w okresie przedświątecznych dla klas trzecich, czwartych, piątych, szóstych. Oparte na rozgrywkach międzyklasowych, drużynowe gry i zabawy, turnieje gry, zdjęć podań, turnieje mniej siatkówki. No i tu te pieniądze niestety nie zostały wykorzystane, musimy je ściągnąć, żeby nam nie przepadły. Z wyżej wymienionego zadania dajemy je na Mikołajki dla każdego. Otwieram dyskusję. Pan Stanisław, pan Franciszek, każdy pan... Mam pytanie takie, czy w paragrafie drugim nie należało tego 10 złotych dodać? Po Mikołajki dla każdego? Kwota 1000 złotych. Tak, 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 tak. Poprawka zarządu. Autopoprawka. I 1000 złotych. Tak, 1000 złotych. To jest to samo. Okej, okej, tak, tak, dokładnie. To, no, dziękuję bardzo za czujność. Za czujność. Super. Wszystkie prawa. Chciałam się zapytać, jakie to konkretnie jest zadanie pod nazwą przeciwdziałaniu uzależnieniu patologiom społecznym. Co to miał robić? Proszę odpowiadać. To pan radny przewodniczący komisji. Proszę państwa, kwota 1000 złotych została postawiona do dyspozycji na konkurs ofert. Konkurs ofert otwarty dla organizacji pozarządowych. No, wielka szkoda, że do realizacji żadnego takiego zadania się nie zgłosiła żadna organizacja pozarządowa. Wielka szkoda. Jeżeli te pieniądze zostają, można by się zastanawiać, wobec dyskusji, która została przed chwilą zamknięta, czy na przykład ten 1000 nie przydałby się czy patronom, czy też profilaktycznym badaniom bardziej. Ja rozumiem, że to jest też zajęcie czasu dzieciom, starszym dzieciom ze szkoły podstawowej. I to też jest jakiegoś rodzaju profilaktyka. Ale proszę zwrócić uwagę, panie przewodniczący, byliśmy ostatnio i był też pan Mateusz Drozd na spotkaniu z mieszkańcami. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo wielką troską mieszkańców jest bezpieczeństwo, które pogarsza się niestety w dzielnicy. A oprócz tego, co tutaj zostało powiedziane, że Straż Miejska swoją siedzibę przeniosła, to jeszcze okazuje się, że dwukrotnie zmniejszone zostały ilość patroli. Było 8 patroli, a teraz są 3 patrole w dzielnicy Straży Miejskiej. Tak słyszymy. I wobec tej sytuacji, no to chciałem właśnie powiedzieć poprzednio. Ale tyle. Dziękuję. Ziarko do ziarka, a Przepraszam bardzo, prosiłbym mnie o wprowadzenie takiej dyskusji. Tu chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Jacka Wojsa. No, nie mówimy o dwóch różnych rzeczach. O kwoty, które zdejmujemy z roku 2014, a kwoty tutaj uchwały, które teraz dyskutujemy, to są tegoroczne. Ale jeżeli pan pamięta, w tym roku już zabraliśmy na Straż Miejską, na policję pieniądze. Nie wiem, no Łukasz. Poczekaj, dziewczynie dał. Uważam, jak państwo to uważacie? No, jak powiedziałem, również ta akcja w szkole, to też jest zajęcie. Znaczy, nie chcę być złośliwy, ale to jest tak. Jest spotkanie, na którym dajemy pieniądze na Straż Miejską i policję. Pomimo tych pieniędzy i patroli dodatkowych, mieszkańcy tak się skarżą. Czyli co? No to może nie wiem, może nie dajmy inaczej, może nie zaczną pracować lepiej, no bo to jest też taka dyskusja. No myślę, że trzeba być przede wszystkim, żeby wysłuchać mieszkańców. Była i Straż Miejska i Policja była na tym spotkaniu. Nie. Ja nie mówię o Straży Miejskiej, tylko mówię o radnych.
Trzeba być na takich spotkaniach, żeby usłyszeć głos. No ale dalej byli przedstawiciele rady. Byli przedstawiciele rady. Nie opierali się tylko i wyłącznie na kontaktach z policją i z Strażą Miejską, tylko im dawaliśmy pieniądze. Warto im zdrowić dzieci, jest też wybierać się na takie pozytywne i tak nic nie zrobić. Warto im zaufać, a nie tylko trzeba spodziewać. Właśnie. No, zostałem pozbawiony wątpliwości. Dobrze, to jest zamykam dyskusję. A ja już jestem za. Przystąpię do głosowania. To jest za poparciem druku 487. Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. To jest przeciw. Nie widzę. Się wstrzymał. Nie widzę. Układ został podjęty.